co kryje się pod hasłem efekt synergii, jak rozumieć pozorną sprzeczność równania 2 plus 2 równa się 5 i o co w tym wszystkim chodzi. Zacznijmy od tego, że nic nie stymuluje rozwoju firmy tak jak swobodny przepływ myśli. Te koncepcje z powodzeniem wykorzystują inkubatory i parki naukowo-technologiczne. Ale teorie najlepiej sprawdzać w praktyce. Po raz kolejny wybraliśmy się do Zielonej Góry, gdzie w akademickim inkubatorze przedsiębiorczości tutejszego uniwersytetu dojrzewają innowacyjne firmy. Bliskość uczelni umożliwia swobodną wymianę myśli między młodymi przedsiębiorcami a kadrą naukową. Jesteśmy firmą, która działa w branży high-tech. My rozwijamy najwyższe technologie związane z energetyką i dostęp do kadry naukowej jest kluczowy. Nawet w tym wymiarze wizjonerskim często, można powiedzieć, że staramy się wizję naszych profesorów, jeszcze profesorów z podczas studiów, staramy się wdrażać i wprowadzać na rynek. Tutaj tak naprawdę bez rozwoju, bez kadry naukowej prawdopodobnie bylibyśmy dużo w tyle. Jest nam dużo łatwiej, że jesteśmy tutaj, mamy ciągły kontakt z naukowcami, z osobami, które z nami współpracują, ponieważ w cudzysłowie, może być to parę kroków do instytutu i do rzeczy możemy omawiać i rozwijać. Ale efekt synergii nie oznacza tylko współpracy na linii nauka-biznes. Nieocenione są kontakty z innymi młodymi przedsiębiorcami, którzy swój biznes związali z inkubatorami i parkami naukowo-technologicznymi. Szukamy zawsze profilu firmy, z którymi moglibyśmy współpracować w innych technoparkach. Współpracujemy oczywiście z firmami, przy produkcji naszych urządzeń mogą być w sumie dwie takie firmy, z którymi mamy zawiązaną współpracę. I o ile widzimy takie możliwości, to współpracujemy z firmami także z innych technoparków, albo z naszych inkubatorów przedsiębiorczości. Firmy, które decydują się na funkcjonowanie w inkubatorach czy parkach naukowo-technologicznych, mogą liczyć na pomoc współlokatorów, przedsiębiorców, którzy mierzą się z podobnymi trudnościami. Łączy ich pragnienie sukcesu i chęć zrobienia czegoś wartościowego. Najważniejsze w parku technologicznym są same firmy, ponieważ to one dbają o to, żeby to miejsce miało swój niepowtarzalny klimat. A jeżeli chodzi o sam park technologiczny, to jest on pewnego rodzaju integratorem dla tych wszystkich firm i muszę przyznać, że bardzo dobrze spełnia się w tej roli. Razem jest nie tylko łatwiej uporać się z przeciwnościami losu, ale przy okazji dobrze się bawić, nawet w pracy. W praktyce nasze kontakty z innymi firmami tutaj w parku wyglądają w ten sposób, że po prostu co jakiś czas wspólnie spotykamy się w kuchni. Robimy sobie pizzę na przykład i rozmawiamy o tym, czym akurat się zajmujemy, o naszych planach, o nowych pomysłach. Jeżeli jakaś firma ma problem, to wspólnie staramy się ten problem rozwiązać. Czasami też idziemy sobie wspólnie pograć w piłkarzyki. Taki rodzaj współpracy jest dla nas niezastąpiony. Przedsiębiorcy szukając siedziby dla swojej firmy w inkubatorze czy parku, często nie zdają sobie sprawy z dodatkowych korzyści. Do parku przyszedłem, szczerze mówiąc, tylko po to, żeby taniej wynająć miejsce. Taki był mój główny cel, ale okazało się, że największą wartością byli tam ludzie, których tam spotkałem. To byli tacy sami napastnicy, ja ich nazywam wariatami, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ludzie, którzy mają chęć zrobienia czegoś, są pozytywni, prą do przodu, to są takie aktywne jednostki. I takich ludzi szukam w swoim otoczeniu i takimi się chcę otaczać. Fajnie jest, jak w kuchni spotykamy się i zaczynamy rozmawiać na czasami absurdalne tematy i powstają z tego zalążki nowych projektów. To jest chyba największa wartość, a nie tanie miejsce do tego, żeby posadzić tam swoją firmę i swoich ludzi. Tutaj firmy razem pracują, razem tworzą, spotykają się, czyli następuje efekt synergii. Firmy na granicy różnych branż zaczynają wspólnie obsługiwać klienta i dzięki temu zyskują przewagę na rynku, począwszy od sektora IT, przez elektronikę, biotechnologię. To wszystko razem można połączyć i nasze firmy faktycznie to robią. Mi jest trudno sobie wyobrazić, jak byśmy poradzili sobie na rynku, gdybyśmy byli w inkubatorze. To jest też tak, że dużo plusów i aspektów nie widzi się będąc w inkubatorze, natomiast trudno mi powiedzieć, jak mogłoby być, gdybyśmy byli na zewnątrz. Na pewno nie byłoby tak dobrze. Yeah, you know it's true. I'm too taboo.